Oglądanie słabych filmów najczęściej wywołuje u mnie reakcję pod tytułem o co tu do cholery chodzi. Nie inaczej było w przypadku Przybysza z Kosmosu. Jednak podczas seansu towarzyszyło mi dodatkowo dziwaczne przeświadczenie, że za powstaniem tej prostej, naiwnej historyjki stoją dzieciaki z wczesnej podstawówki. Poważnie. Scenariusz przypomina szkolne wypracowanie Jasia z trzeciej B, który pod nieobecność rodziców naoglądał się horrorów i filmów science fiction. Jednak nie. Scenarzysta Wyatt Ordung miał wówczas 31 lat, a reżyser Phil Tucker, 26. No dobrze, ale przecież prostota i dziecięca, nieskrępowana, żelazną logiką wyobraźnia, mogą stanowić atut, wnieść powiew świeżości, dać widzom czystą, bezpretensjonalną rozrywkę. Może właśnie urocza infantylność przybysza z kosmosu jest jego mocną stroną. Cóż. Filtaker, podłamany kiepskimi recenzjami swojego dzieła, kilka miesięcy po premierze próbował popełnić samobójstwo. Podobno przystawił pistolet do skroni, ale szczęśliwie spudłował. Powiedzmy, że nie było to jedyne spektakularne pudło w jego życiu. Mimo, iż historyjka jest prosta, by nie rzec, prostacka, apeluję do Was o zachowanie ostrożności. Godzinna podróż z kosmicznym wędrowcem obfituje bowiem w rozliczne mindfaki. Zaskakująco łatwo można pogubić się w gąszczu nieuzasadnionych fabularnie niuansów i lepiej będzie nie tracić czasu na ich zrozumienie. Szukanie głębszego sensu w tym śnie wariata jest z góry skazane na niepowodzenie. Zaczynamy niewinnie, sielankowo wręcz. Mały Johnny wraz z matką, starszą siostrą Alice i młodszą siostrą Karlą urządzają sobie popołudniowy piknik. Dzieciaki beztrosko dokazują. W jaskini spotykają dwóch archeologów: roya i profesora. Odnoszę wrażenie, że profesor był wtedy wyjątkowo popularnym imieniem. Wiadomo, młody, zafascynowany jest pracą naukowców, więc kiedy reszta rodziny ucina sobie komfortową drzemkę pośród skał, ponownie udaje się do tajemniczej groty. Na miejsce jednak nie dociera, ponieważ zostaje porażony piorunem i umiera. Nie, no, tak serio to nie umiera, chyba. Nie mamy nawet zbytnio czasu, żeby się nad tym zastanowić, bo film nagle serwuje nam walki jaszczurek i dinozaurów, dyskretnie wypożyczone z innych gównianych produkcji. Kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Jeszcze nie jest dostatecznie dziwnie? Proszę bardzo, z jaskini wyłania się koleś w kostiumie goryla z hełmem do nurkowania na głowie. Ok, na usprawiedliwienie twórców dodam, że potwór ten w założeniu miał przypominać robota, ale ze względu na problemy finansowe trzeba było nieco zmienić koncepcję. Co jednak w dalszym ciągu nie tłumaczy akurat takiego wyboru. Najwyraźniej przebrania goryla były w latach 50. sprzedawane po promocyjnych cenach, z czego skorzystało wielu filmowców, np. Jerry Warren przy nastolatkach zombie. Kosmita, za pomocą urządzenia wytwarzającego bańki mydlane, bo czemu nie, jak szaleć to szaleć, łączy się ze swoim przywódcą. Początkowo myślałem, że rozmawia sam ze sobą, co dopełniałoby schizofrenicznego obrazu całości, ale nie, po prostu wszyscy przedstawiciele tej rasy są gorylami noszącymi hełmy. Z rozmowy dowiadujemy się dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, nasz kosmita ma na imię Roman serio, Roman. I już nie wiem, czy oglądamy w założeniu poważne science fiction, czy odcinek Kapitana Bomby. Ryszard jest upośledzony, prawda, Ryszard? Po drugie, galaktyczne małpiszony z jakiegoś powodu wymordowały prawie całą ludzkość. Przy życiu pozostało tylko kilka osób, a misją Romana jest dorżnięcie niedobitków w postaci rodziny John'ego, który jednak przeżył uderzenie pioruna i podsłuchał całą konwersację. Dzieciak wraca do zrujnowanego domostwa, by przekazać złe wieści i nagle okazuje się, że profesor jest jego ojcem? O co tu w ogóle chodzi? Przecież dopiero co się poznali, poza tym Johnny wspominał wcześniej, że jego ojciec nie żyje. Musiałem przewinąć film, żeby upewnić się, czy czegoś nie pominąłem, ale nie. Proszę bardzo, szanowny widzu, masz tu zagwostkę i kombinuj na własną rękę. W każdym razie Alice zbudowała wokół domu specjalną barierę ochronną uniemożliwiającą potencjalnym agresorom wtargnięcie do środka. Dlatego Roman łączy się z rodziną za pomocą Skype'a i w ten sposób przekazuje jej członkom propozycję nie do odrzucenia. I of you who have not been Show and i o dziwo ludzie nie chcą przystać na taki układ więc zdenerwowany goryl straszy ich obrazkami zniszczonych miast wyszperanymi w bibliotece darmowych materiałów wideo W obliczu oporu ziemian kosmita prosi o poradę swojego kierownika który zbyt pomocny nie jest popisuje się za to kapitalną grą słów you sound like a human, not a Pojawia się drugi z archeologów, Roy, który teraz okazuje się być narzeczonym Alice. Koligacje rodzinne bohaterów są totalnie niezrozumiałe. Za chwilę pewnie odkryjemy, że Roman jest efektem kazirodczej relacji profesora i Alice, albo zaginionym bratem bliźniakiem Jonego. Zresztą związek archeologa z dziewczyną wygląda na dość zaawansowany, sądząc po mocno bezpośredniej wymianie zdań. Przy okazji dowiadujemy się, że rodzina profesora przeżyła kosmiczną zagładę, ponieważ naukowiec testował na nich cudowne serum, chroniące nie tylko przed wszystkimi istniejącymi chorobami, ale też przed promieniami włochatych najeźdźców. Podejrzewam jednak, że Edyta Górniak nawet takiej szczepionki by nie przyjęła. Żona profesora wpada na genialny pomysł. A może by tak porozmawiać z Romanem, zamiast ciągle tylko się kłócić? Talk to him. Him see that we Goryl początkowo nie jest skłonny do pokojowych negocjacji, ponieważ, jak sam twierdzi, nie posiada uczuć. Szczęśliwie brak uczuć nie oznacza braku popędu seksualnego. Romek, widząc Alice, dostaje małpiego rozumu i zgadza się na rozmowę, pod warunkiem, że to właśnie dziewczyna się z nim spotka. Ustalają nawet czas i miejsce schacki, ale rodzice i narzeczony nie pozwalają Alice wyjść z domu. Są tak zaaferowani powstrzymaniem dziewczyny, że nie zauważają zniknięcia Johnego. Dzieciak przeskakuje mur i sam postanawia pogadać z wrogiem. Trzeba przyznać, że kosmita został wystawiony wyjątkowo brutalnie. Cóż, zawierając znajomości przez internet, zawsze trzeba brać pod uwagę, że pełnoletnia kobieta może być w rzeczywistości małym chłopcem. Zawiedziony goryl zdradza, dlaczego właściwie jego nacja chce wytępić wszystkich ziemian. Ludzkość jest zbyt inteligentna. Ten film każe powątpiewać, czy aby na pewno. Ogólnie konwersacja przebiega gładko i bezproblemowo. Zdaje się, że przedstawiciele dwóch ras wreszcie znaleźli wspólny język. Albo i nie. Małpiszon próbuje zamordować Johnego, jednak ze względu na wspomnianą wcześniej szczepionkę, dzieciak uchodzi z życiem i ucieka. Może gdyby zamiast superpotężnym promieniem potraktować go z staromodnymi pięściami, efekt byłby bardziej zadowalający. Ewentualnie siekierą, bo jak nauczył nas mózg z planety Arus, siekiera jest dobra na wszystko. W obliczu wszechobecnego, śmiertelnego zagrożenia, Roy i Alice podejmują jedyną logiczną decyzję: chcą wziąć ślub. Wiadomo, kiedy po okolicy grasuje potwór z obcej planety, którego życiowym celem jest unicestwienie ziemian, ludzkie myśli mimowolnie wędrują w stronę zawierania małżeństw. Ceremonia jest piękna i wzruszająca. Kobieta znajduje nawet prowizoryczny welon, a pan młody zakłada swoje najlepsze ciuchy czyli spodnie. W sumie mógł wystąpić bez nich, więc nie będę narzekał. Nowożeńcy w ramach podróży poślubnej wybierają się na spacer po okolicznych pustkowiach, co kończy się, no nigdy nie zgadniecie, atakiem Romana, któż by przypuszczał. Goryl zabija Karle, wreszcie posłuchał mojej rady i użył siły fizycznej, następnie nokautuje roja i porywa Alice. Pannie młodej sytuacja chyba sprawia przyjemność, bo przed porwaniem specjalnie się nie broni, przeciwnie, z radości aż przebiera nogami. Zaczynam przypuszczać, że ten film stanowił inspirację dla hitowego utworu nagłego ataku spawacza. Twoimi brzmi Tak wspaniale! Kocham cię, mój silny Romanie! Oni nieprawda co mówią, że jesteś pydałem i takim wszystkim nigdy nie ufałem! Wspaniała siebie, Romanie dziewczyna, lubi smak, jaki ma twoja ślina. Najbardziej lubię, jak wracasz z pola. Wtedy jesteś tak, ładnie spocona. Lubię zapach, jak się trzy dni nie myjesz, a później mnie brutalu, bierzesz na siłę. Podczas pogrzebu Karli po raz ostatni widzimy Roya. Poturbowany przez przybysza z kosmosu przekazuje informacje o uprowadzeniu Alice, a następnie wyciąga kopyta. Profesor jest zdruzgotany śmiercią świeżo upieczonego zięcia. Johnny wpada na kolejny świetny pomysł. Powiedzą Romanowi, że się poddają, a gdy ten przyjdzie ich zamordować, chłopak wymknie się i uwolni siostrę. No, plan niezbyt skomplikowany i raczej głupi, ale nasza rodzinka postanawia wcielić go w życie. Może dlatego, że sama zbytnią inteligencją nie grzeszy. Ciekawsze rzeczy dzieją się w jaskini. Potwór dobiera się do kobiety, zrywa z niej ubranie, a następnie, jak na fana bondycz przystało, próbuje związać kochankę. Grube owłosione palce i zaparowany z wrażenia hełm mocno utrudniają to zadanie, więc goryl przestaje bawić się w subtelności i wybiera prostsze rozwiązanie. Wali Alice w głowę tak, by straciła przytomność. W następnej scenie dziewczyna jest jednak przytomna i związana. Musiała zrobić to sama, bo kosmita zajęty był rozmową z profesorem. Nie powiem, rzadko spotykany talent. Niesubordynacja Romana denerwuje przywódcę małpoludów. Rozkazuje podwładnemu trzymać się planu i natychmiast zabić dziewczynę. Tak oto nadchodzi moment, na który wszyscy czekali. Morderczy potwór pokazuje wrażliwą stronę swej osobowości i zaczyna kwestionować zasady rządzące kosmiczną społecznością. To nie wiem, dlaczego nagle zebrało mu się na sentymenty. Jego dotychczasowe kontakty z ludźmi ograniczały się do kłótni, wyzwisk i bijatyk. Okazji do zaobserwowania śmiechu, radości i innych pozytywnych emocji raczej nie miał, no chyba że poza ekranem. A nawet jeśli, to szybko się chłop zorientował, kiedy przy życiu pozostały jedynie cztery osoby. Are we the baddies? Szef pozostaje nieprzejednany. Roman staje zatem przed klasycznym dylematem z gatunku: nie chcę, ale muszę. I Yet I must. How do you that? Ostatecznie przywódca ma dosyć moralnych dylematów Romana i razi go potężnym zabójczym promieniem, a dodatkowo zsyła na ziemię walczące ze sobą dinozaury i pancernika. Nikt nie spodziewa się wielkiego pancernika z doczepionymi rogami. Serio, kto wpadł na ten pomysł? Dajcie temu człowiekowi podwyżkę. Tak czy inaczej, wódz wrogiej rasy zdalnie niszczy całą planetę i tutaj nasuwa się pytanie. Czemu żeś na to wcześniej nie wpadł zakuty łbie? Okej, okay, koniec. Happy Endu nie będzie, wszyscy zginęli. Otóż niekoniecznie. Pan Tucker funduje nam szokujący plot twist. Wszystko, co dziś zobaczyliśmy, było tylko snem małego Johnego. Wyświechtany motyw, ale przynajmniej tłumaczy nieścisłości dotyczące rodzinnych koligacji. No i wszystkie inne głupoty, trochę ich w końcu było. Okej, okay, teraz już naprawdę koniec. Otóż niekoniecznie. Pan Tucker funduje nam szokujący plot twist. Ostatnia scena przedstawiająca wychodzącego z jaskini kosmite sugeruje, że roman jednak istnieje. Ależ to zakończenie niejednoznaczne czapki z głów. Nie wiem, czy będę dzisiaj w stanie zasnąć. Po obejrzeniu przybysza z kosmosu, cały czas zadaję sobie jedno zasadnicze pytanie: co musiał mieć w głowie twórca tego filmu? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Dlaczego ktoś uznał, że dobrym pomysłem będzie połączenie goryla w hełmie do nurkowania, baniek mydlanych, dinozaurów i pancernika? Nie zapominajmy o pancerniku. Widać ewidentną inspirację kultowym King Kongiem. Oto straszliwy potwór terroryzuje ziemię, ale jego serce mięknie pod wpływem atrakcyjnej niewiasty. Niestety skromny budżet nie pozwolił na samoloty i wieżowce, więc Fil zmuszony był poprzestać na kalifornijskiej jaskini i maszynie produkującej bańki, wymienionej zresztą w napisach początkowych. Wyszedł z tego przedziwny miszmasz, naiwny i urzekająco nieporadny. Nie chcę się nad Przybyszem przesadnie znęcać, bo ostatecznie dostarczył mi 60 minut dobrej zabawy, ale też przyznam otwarcie, że rozumiem, dlaczego początkujący reżyser trafił po tym arcydziele na nieoficjalną czarną listę przemysłu filmowego. Daję 8 na 10, bo nadal uważam, że scenariusz pisany był przez ośmiolatka. button, things happen.